Dzień dobry Państwu. Dziś w kolejnej odsłonie obrazów historii, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, będziemy rozmawiać o obrazie Powstania Styczniowego w polskim filmie. Punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy będzie ekranizacja powieści Stefana Żeromskiego Wierna rzeka w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego z 1983 roku. A naszymi gośćmi są dzisiaj pani profesor Maria Jolanta Olszewska, historyk literatury z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w dziedzinie twórczości Stefana Żeromskiego, autorka między innymi książki poświęconej słownictwu pism Stefana Żeromskiego. A naszym drugim gościem jest pan doktor Mikołaj Mirowski, historyk, publicysta, również autor scenariusza programu Pojedynki Stulecia, którego pierwsza edycja była poświęcona właśnie Stefanowi Żeromskiemu. Proszę Państwa, proponuję, żeby dzisiejszą rozmowę zacząć od przypomnienia najważniejszych przynajmniej obrazów Powstania Styczniowego w filmie polskim. Panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Profesor, witam prowadzącego Mateusza Wernera i też jestem zaszczycony, bardzo się cieszę, że mam okazję w tym bardzo ciekawym cyklu obrazy historii wziąć udział. A już odpowiadając na to pytanie, tak, w polskim kinie Powstanie Styczniowe jest bardzo mocno obecne. I zacząłbym może od takiej periodyzacji na okresy, dlatego że bo ta periodyzacja jest o tyle ważna, że wtedy się zmienia spektrum i pewne spojrzenie na powstanie styczniowe. W drugiej RP najwięcej obrazów zresztą w drugiej RP było poświęcone powstaniu styczniowemu i można powiedzieć, ten okres II Rzeczpospolitej próbuje opowiedzieć, pokazać powstanie styczniowe w takim ujęciu, powiedzieliśmy, bohatersko-martyrologicznym. To też jest jakby związane z tym, że wydarzenie wybuchu Powstania Styczniowego, ale też i kolejne jego elementy były bardzo ważną częścią polityki historycznej II Rzeczpospolitej i też w kino jakby odpowiadało, czy było pewną pochodną tego. I tutaj warto wymienić, nie będę mówił też o wszystkich tytułach, ale wymienię tylko kilka. No, pierwszy film z roku 1922, reżyseria Edwarda Puchalskiego, rok 1863. Zresztą pierwsza też ekranizacja Wiernej Rzeki. Nie brzmi to, tytuł nie jest tytułem książki Żeromskiego, ale to jest adaptacja Wiernej Rzeki. Film Niemy. Część ostatnio zostało odrestaurowane i można go w dobrej jakości obejrzeć. Kolejnym obrazem, który niestety nie przetrwał do naszych czasów, to jest film Jeden z 36 Henryka Szaro z roku 1925. Następny Huragan Józefa Leitesa z roku 1928. Ten film szczęśliwie możemy zobaczyć, nawet na kanale YouTube można go obejrzeć. To jest doskonała rzecz, że mamy taką możliwość. Kolejny film, który był ponoć, mówię tylko to, bo nie znamy, niestety ten film nie przetrwał do naszych czasów, to jest W lasach polskich Jonasa Turkowa. I wreszcie rok 1936 i Leonard Buczkowski. Kolejna ekranizacja Wiernej Rzeki. Film dość znany, też możemy go oglądać i też właśnie to jest ciekawe, żeby go porównywać z tą ekranizacją, o której później będziemy mówić, czyli z tą ekranizacją z roku 1983. Czyli możemy znaleźć wspólny mianownik, a tutaj będę mówił o tych trzech filmach, bo one jakby przetrwały do naszych czasów, to właśnie jest to ujęcie martyrologiczne. A przede wszystkim powstańcy są ukazani jako bohaterscy żołnierze. Raczej te skazy są wygładzane, a z kolei Rosjanie jednoznacznie są przedstawiani jako no, zaborcy, jako wrogowie, jako ludzie brutalni. Najmniej może to jest widoczne w filmie Budkowskiego, ale mniej więcej tak to jest przedstawiane. Inaczej, zupełnie inaczej
rzecz wygląda w PRL-u. Tutaj moglibyśmy, znowu na razie taka generalizacja, powiedzieć, że obrazy w PRL-u poświęcone powstaniu styczniowemu to jest ujęcie krytyczne albo nawet powiedzieć bardziej rewizjonistyczne. No i to jest znowu z tymi tytułami jest tak, że w zasadzie tylko Wierna Rzeka, film, o którym będziemy mówili, to jest pełen obraz powstania styczniowego, a tak jesteśmy skazani na pewne fragmenty, niektóre sceny, pewne odwołania retrospektywne. Pierwszym tego typu filmem, bo trzeba powiedzieć, że dopiero w latach 70. powstanie styczniowe jako temat pojawia się w kinie PRL-u i to jest film Jarosław Dąbrowski, jak sama nazwa wskazuje, biograficzny film o Dąbrowskim, Bogdana Poręby. W zasadzie tam jest tylko jedna scena dotycząca roku 1863. Mamy oczywiście pewne nawiązania w słynnych filmach PRL-owskich, ale też takie, które są generalnie ważnymi filmami dla polskiej kultury, tak, w Nocach i Dniach Jerzego Arczaka, w serialu Lalka Ryszarda Bera i w serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. I znowu, te ujęcia w tych obrazach to są ujęcia raczej retrospektywne, raczej pokazujące, czym było powstanie styczniowe dla bohaterów tychże obrazów, którzy już żyją w latach późniejszych. Podobnie jest oczywiście z filmem Nadniemnym, który też jakby w tej konwencji pokazuje nam problem powstania styczniowego. Więc w zasadzie można powiedzieć, że filmem, który jest centralnie poświęcony temu wydarzeniu, to jest film Chmielewskiego, ale rozumiem, że konkretnie o tym filmie powiemy za moment. Jeszcze tylko słówko o tym właśnie wspólnym mianowniku z kolei dla tych tytułów. Wydaje się, też to widać w filmie Chmielewskiego, że z kolei PRL jest związana z tym polityka historyczna Polski Ludowej, jakby uwydatniała rzeczy, które były mroczne, jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, konflikty klasowe, podział wśród powstańców, wyjazd Krawiona był spór między czerwonymi a białymi, jednoznaczne opowiedzenie się po stronie rzecz jasna czerwonych, czyli mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, zły Langiewicz, dobry Mirosławski. I to wszystko jakby było skumulowane w kinie PRL-owskim. Natomiast widać też dobrze, że jednak PRL miał problem z tym tematem i nie zdobył się na inne obrazy dotyczące powstania styczniowego. Co ciekawe, tutaj powiem tylko przy okazji, że próby ekranizacji Wiernej Rzeki przed Chmielewskim były i przynajmniej dwie, to może potem powiem kto i dlaczego, ale obydwie spaliły, przepraszam, na panewce i to wydaje się z powodów przede wszystkim politycznych. No i na końcu czas nam najbliższy, czyli trzecia RP. No i tu jest też, szanowni państwo, spory kłopot. Dlatego, że w zasadzie tylko jeden film odpowiada tym kryterium, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli film Juliusza Machulskiego z roku 1992, Szwadron. I tu się na chwilkę zatrzymam w tym filmie, bo co prawda nie mówimy o nim bezpośrednio, ale on jest wart przynajmniej kilku słów, dlatego że to jest jeden z najlepszych obrazów, jeśli nie najlepszy, dotyczący powstania styczniowego. On niestety w roku 1992 roku nie tyle, że przeszedł bez echa, ale moim zdaniem był źle potraktowany przez krytykę polską i też na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Moim zdaniem zasługiwał na więcej nagród niż dostał, bo dostał w zasadzie tylko za drugoplanową rolę męską dla Janusza Gajosa, rewelacyjna rola rotmistrza Dobrowolskiego. Ten film o tyle jest ciekawy i warty wspomnienia, że on jako jedyny w zasadzie pokazuje powstanie styczniowe z punktu widzenia Rosjan, gdyż głównym bohaterem jest oficer rosyjski, zresztą grany przez Radosława Pazurę i przez jego okulary, powiedziałbym, śledzimy koleje powstania styczniowego. Jest tam też w tym filmie, jak w soczewce, pokazane różne motywy, które będą krążyły wcześniej w kinie polskim na temat powstania styczniowego. Bo mamy tam odwołanie się w pewnych obrazach, w pewnych kadrach do malarstwa Grottgera. Niezwykle to widoczne, zwłaszcza w takiej scenie szarży tytułowego szwadronu na
na jednostkę powstańczą. I niemal jest jeden kadr wyjęty wprost z obrazu Grottbera. Tam rzuca się też w oczy przybysza Rolla Henryka Machalicy, który trzyma sztandar i krzyż. To jest absolutnie nawiązanie do Grottbera. Z drugiej strony tam jest dość bardzo uczciwie i obiektywizująco pokazane problemy związane z trudnym położeniem powstania, z konfliktami, które oczywiście istniały, ale jest to wyjście naprzeciw temu, o czym mówił PRL. Dlatego, że oczywiście pokazanie jest konflikt klasowy, pewne niezrozumienie kwestii włościańskiej, mówiąc ogólnie, no ale nie jest to ideologiczne. No i poza tym jest pewna przewrotność, dlatego że tam najbardziej negatywną, taką mroczną postacią koniec końców okazuje się ten Polak w rosyjskim mundurze, którego gra Janusz Gajos. A nieco jednak patrzymy z takim nie tyle sentymentem, ale dobrym okiem na tego głównego bohatera, barona Jeremina, który jest wrzucony jak w matnię, jak w taką pułapkę, też dla niego samego. To powstanie styczniowe jest dla niego też jakimś takim przewartościowaniem jego nawet filozofii życiowej. Niezwykle głęboki film, dlatego troszkę pozwolę sobie o nim powiedzieć. Z innych tytułów tak naprawdę, jeżeli chodzi o III Rzeczpospolitą, jest niezwykle ciężko. Ja nawet przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, w zasadzie mogę powiedzieć tylko o pewnym epizodzie, smacznym epizodzie w filmie Jana Jakuba Kurskiego, Historia kina w Popielawach, gdzie na takiej narracji mamy opowiedziane, że potomek, znaczy głównego bohatera tego filmu, nie chcę też spoilerować, znamy ten film, ale musiał, że tak powiem, przestać pracować nad maszyną filmową i pójść do powstania, gdzie zginął. Jest też pewien taka ciekawa, drobny epizodzik w filmie Wesele Wojciecha Smarzowskiego, gdzie bohater, ojciec panny młodej, gdzie tam próbuje sfałszować pewien dokument, mamy tam widoczne w tle dosłownie w tle obraz Grottgera i to jest na pewno przewrotność Smarzowskiego, ale to są naprawdę szczegóły, tak naprawdę drobne, drobne epizodziki. I dziwne jest, że polskie kino nie pokusiło się o żaden inny obraz. Z drugiej strony Machulski zrobił film wybitny. Po latach warto go docenić, ponieważ tam naprawdę oprócz gry aktorskiej, tam jest świetny szczegół, detal, sceny szwadronu, tego tyłowego szwadronu są naprawdę świetnie sfilmowane. Także to jest pewna zachęta, ja mogę nawet zakończyć moją wypowiedź pewnym apelem, dlatego że temat powstania styczniowego jest naprawdę doskonałym tematem, aby tam wiele ciekawych, barwnych postaci i wręcz się to domaga, żeby kiedyś ktoś znowu pochylił się do tego tematu, zwłaszcza, że teraz nie ciąży nad nami, tak jak w PRL-u, odium polityki i można o tym temacie opowiadać zupełnie bez żadnych kontekstów politycznych. Na tym zakończę tą moją odpowiedź. Może warto dodać, że film Machulskiego był ekranizacją No tak. Ballady o zgadliwym Wisielcu Stanisława Rembeka, czyli też autora, można powiedzieć, wyklętego w PRL-u, nieobecnego, a wybitnego, bo jego powieść W polu jest być może najwybitniejszą batalistyczną opowieścią o wojnie polsko-bolszewickiej Ja tylko dodam, XX. że Stanisław Rembek, warto do niego sięgać. On też, jego opowiadanie było podstawą takiego filmu telewizyjnego na poły teatru Andrzeja Wajdy, Wyrok na Franciszka Płoca. Świetny pisarz i jego proza bardzo dobrze się przekłada na język filmu. Co pokazał Machulski, co udowodnił Wajda. I też bardzo bym oczekiwał, żeby te opowiadania o wojnie polsko-bolszewickiej Rembeka kiedyś stały się podstawą jakiegoś filmu, bo to jest świetna literatura. No, jak pan mówił o tym Grottgerze, o tych obrazach grottgerowskich w Szwadronie, to przypomniała mi się ta fraza Gałczyńskiego: mniej Grottgera, więcej Osmańczyka, a wszystko będzie cacy. I w tym sensie może właśnie film Machulskiego był taką syntezą. Jeżeli tezą było kino przedwojenne, gloryfikujące, idealizujące powstańców, faza krytyczna to był PRL, a dzisiaj żyjemy w czasach syntezy, heglowskiej syntezy, czyli powinniśmy właśnie kręcić kino dojrzałe, kino dialektyczne.
No dobrze. Proszę Państwa, powiedzieliśmy sobie parę słów o, dzięki panu doktorowi, mamy teraz jakby przegląd, taką panoramę najważniejszych filmów pokazujących, obrazujących powstanie styczniowe. A teraz chciałbym zapytać panią profesor o główne nurty w polskim myśleniu o powstaniu styczniowym, bo jest to troszeczkę dłuższa historia, bo kino mamy dopiero od 100 lat. Polskie piśmiennictwo podejmujące temat powstania styczniowego to jest o te kilkadziesiąt lat dłużej. Czy dałoby się wymienić kilka takich podstawowych szkół myślenia, prawda? Podejmujących ten temat. Bardzo proszę, pani profesor. Może zacznę od takiego cytatu przekornie. Jest to wypowiedź Józefa Piłsudskiego z jego bardzo ważnego dzieła Rok 1863. Piłsudski mówi tak: Rok 1863 stoi na przełomie naszych dziejów. Stara Polska umiera, nowa się rodzi. I co jest bardzo ciekawego, że to, że właściwie od razu w momencie, właśnie nawet przed jeszcze wybuchem powstania, czyli jakbyśmy powiedzieli na przedprożu, bo to, co się dzieje na przedprożu wybuchu powstania styczniowego, jest niezwykle ciekawe, dlatego że w tym momencie powstanie właściwie można powiedzieć jest konsekwencją tego, co się zaczyna dziać tutaj na terenie ziem polskich w okolicach roku 1859. A nawet wcześniej, 57, taką symboliczną datą jest śmierć Zygmunta Krasińskiego w Paryżu, kiedy przywożą jego trumnę do Warszawy, witają tę trumnę na dworcu studenci Akademii Medyko-Chirurgicznej, która została powołana do życia na fali klęski wojny krymskiej. I tutaj ten cień wojny krymskiej, albo konsekwencje wojny krymskiej i pierwszej wielkiej klęski Rosji oddziaływują na kształt sytuacji polityczno-społecznej i ekonomicznej w królestwie. Ja tutaj oczywiście nie będę wchodziła w szczegóły, ale chcę tylko pokazać, że ten sposób myślenia o Polsce, o polskości, te różne projekty, które się wtedy pojawiają, a mamy kilku ojców takich projektów. Bo mamy oczywiście cały nurt narodowy podzielony na czerwonych i białych. Mamy Zygmunta Felińskiego z jego programem, takiego organicznego, duchowego, religijnego odrodzenia Polski. Polska jako Maria Magdalena, Polska, która ma pokutować za swoje grzechy. No i oczywiście jest ten wielki projekt Aleksandra Wielopolskiego, który wymyślił sobie albo wypracował przekształcenie zupełnie od samych fundamentów tego, co polskie, stworzenie zupełnie nie nowej idei polskości, zupełnie innej tożsamości. Wielopolski był graczem, ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, był graczem, który przegrał, a może wygrał, tu się toczy cały czas dyskusja. No i oczywiście jest ten projekt rosyjski, między innymi chociażby wielkiego księcia Konstantego. Te projekty na ten temat, jak ta Polska ma wyglądać, jak się ma sytuować. Tutaj można jeszcze dodać na przykład ten projekt związany z wystąpieniami Kraszewskiego, który musiał wtedy Polskę opuścić, Andrzeja Zamoyskiego, który też musiał Polskę opuścić, pytanie o czynszowanie chłopów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że był to czas niezwykłego fermentu. Z jednej strony manifestacje patriotyczne, stan wojenny, czyli martyrologia polska, a z drugiej strony pytanie o polską nowoczesność, o przepracowanie polskości, tej budowanej na fundamencie romantycznym, w nowoczesny zupełnie sposób. I takim symbolem nowoczesności myślenia na przykład miała być szkoła główna, w której znaleźli się studenci, którzy wzięli udział w powstaniu. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sam udział szkoły głównej pokazuje, jakimi nurtami pójdzie myślenie o Polsce i o polskości. Mianowicie, kiedy dochodzi do Branki, no wiemy, że wybucha powstanie. Wtedy na
terytorium szkoły głównej dochodzi do spotkania studentów, do takiego wielkiego masowego zebrania studentów. Studenci podejmują decyzję, że szkoła główna jako instytucja nie weźmie udziału w wydarzeniach powstańczych. To nie znaczy, że pojedynczy studenci, zresztą w niemałej ilości, wzięli udział w powstaniu styczniowym. Powstanie styczniowe przynosi też uwłaszczenie chłopów, czyli zupełnie inną sytuację ekonomiczną. Przynosi też zaostrzenie polityki rosyjskiej w stosunku do Polaków. Właściwie można powiedzieć, że wraca noc apuchtinowska i jest to czas, jak wtedy mówiono, życia w cieniu klęski. To jest ta trauma powstańcza, popowstańcza, która kształtuje sposób myślenia i odczuwania tego pokolenia, któremu przyszło żyć tuż po powstaniu styczniowym. I właściwie można powiedzieć, że kształtuje się wtedy taki nurt. Z jednej strony jest to trauma, która łączy się ze strachem przed terrorem i tutaj jest ta rezerwa wobec wszelkiego rodzaju podejmowanych ruchów powstańczych, irredenty powstańczej. Trzeba było czekać około 25 lat, żeby to się zmieniło. Świetnym tego przykładem jest Sen grobów Adama Asnyka. Adam Asnyk brał bezpośrednio udział w powstaniu styczniowym, przeżył traumę klęski i napisał taki w duchu piekła Dantego poemat Sen grobów, a także inne wiersze, chociażby Pijąc falerno, kiedy właściwie dystansuje się w stosunku do tych wielkich wydarzeń, w których brał udział. Jest to klątwa powstania, jarzmo powstania. W podobnym duchu zresztą wypowiadają się w tym czasie chociażby Prus, wypowiada się, to jeszcze Prus jest oczywiście mało znany, Sienkiewicz, ale to jest ten sposób myślenia o powstaniu, o którym mówi się gdzieś po cichu w gronie rodzinnym. I nie zmieniło tego wydanie kilku bardzo ważnych prac. Pierwsza taka bardzo ważna praca to są Dzieje 1863 roku Walerego Przyborowskiego, znanego pisarza, ale też i historyka, też i powstańca, dlatego że Przyborowski brał udział w powstaniu. Potem zresztą popełnił nawet powieść poświęconą powstaniu styczniowemu. Ale Przyborowski zachowuje bardzo taki zdecydowany dystans wobec tych wydarzeń, pomimo że brał w nich udział. Mamy historię ruchu narodowego od 1863 do 1864 roku libanowskiego, czy historię powstania z roku 1863 Agatona Gillera. Tutaj proszę zwrócić uwagę, dosyć szybko powstają prace o charakterze historycznym czy quasi publicystycznym, ale też mamy publicystykę i ta publicystyka związana jest z głosem, który dochodzi do Warszawy z Krakowa. To jest oczywiście to ugrupowanie Stańczyków i głos Stańczyków, przede wszystkim Stanisława Koźmiana, Stanisława Tarnowskiego. Tutaj on się łączy też z wystąpieniami Włodzimierza Spasowicza. No, należałoby dosyć długo mówić o tych postaciach, to są postacie fascynujące, ale powstanie, jak wiemy, to myślenie kategoriami liberum veto, antyspiskowości, zupełnie inna wizja Polski i polskości, z którą nie może zresztą się potem zgodzić kolejne pokolenie z Żeromskim włącznie. A więc na początku jest dystans i to dystans zdecydowany, połączony z jakimś strachem, lękiem i właściwie można powiedzieć niechęcią do powstania. Z jednej strony jest ta jakby bardziej oficjalna polityka prowadzona przez polską inteligencję wtedy, antypolska polityka władz, no i ta klechda domowa, czyli pamięć, powiedzmy sobie taka pamięć, która buduje to, co jest dla mitu powstańczego niezwykle ważne, czyli to podziemne, mityczne życie narodu oparte na ofierze, martyrologii, poświęceniu. I tu jest cały czas, to się łączy
ta idea podziemnego, mitycznego życia narodu z tą ideą duchowego trwania idei wolności. Ale ona jest gdzieś ukryta i trzeba czekać kilka dobrych lat na te teksty, poza oczywiście tekstami Kraszewskiego, które powstają dosyć szybko, ale one powstają na emigracji, żeby tutaj w Królestwie powstały te pierwsze ważne teksty o powstaniu styczniowym, które zmuszają do przepracowania myślenia o powstaniu. Z jednej strony, i to są te powieści, które są wydane w tym samym roku, to jest rok 1887, to jest Nad Niemnem, które jest wydawane w styczniu, i we wrześniu zaczyna wychodzić Lalka. I te dwie powieści, te dwa głosy, głos Orzeszkowej, który potem zostanie bardzo mocno przez nią uzupełniony po 1905 roku, kiedy ona wyda Glorie Victis, czyli Chwała Zwyciężonym, i ten głos krytyczny Prusa, na początku, jeszcze na przedpolu Lalki, sytuuje się jego Omyłka. Omyłka, bardzo ciekawy tekst, no niestety poddany ostrej cenzurze. I z jednej strony jest ta pamięć grobów. Te groby, ten motyw mogiły, bardzo ważny, mogiły, która symbolizuje charakter życia narodowego i ów podziemny, mityczny, to jak już powiedziałam, to mityczne życie narodu. I jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle ważna z tym związana, mianowicie to jest ten projekt odrodzenia, łączenia tych kategorii, jakimi są śmierć i życie w jednym projekcie. Przepraszam bardzo Pani Profesor, że muszę przerwać, ale opowiada Pani tak szczegółowo, to jest zresztą fascynujące, ale po prostu obawiam się, że nie wystarczy nam czasu na szczegółowe prześledzenie tych wszystkich fluktuacji myślowych. Gdybyśmy mogli podsumować najważniejsze, tak jak Pani Profesor powiedziała, Stańczycy, Prus, Orzeszkowa, jakby na czym polegały różnice między tymi ugrupowaniami u progu niepodległości Polski. Znaczy pokolenie Piłsudskiego, które, jak by użyć jego własnych słów, nie chciało dłużej żyć w wychodku. Tym wychodkiem właśnie była trauma po powstaniu styczniowym i pogodzenie się z przegraną, takie cyniczne pogodzenie się z przegraną. To pokolenie odbudowało nam Polskę i powstanie styczniowe uczyniło no, podstawowym faktem właśnie polityki historycznej, polityki państwowej, o czym już mówił pan doktor Mirowski. Ale gdybyśmy mogli dosłownie w dwóch słowach podsumować, co zawdzięczamy, jakie nurty myślowe zawdzięczamy tej XIX-wiecznej refleksji, która by tak rzec stanowiła taki fundament drugiej RP. No przede wszystkim pierwszy ten nurt to jest, nie chcę tu powiedzieć, że zgoda na niewolę, ale praca organiczna momentami, chwilami niebezpiecznie zbliżająca się do lojalizmu i serwilizmu. I kto tutaj jest eksponentem tutaj, takiego? W myśl, ale tutaj to spojrzenie jest XIX-wieczne, to jest oczywiście, to są Stańczycy i polscy pozytywiści, między innymi Aleksander Świętochowski. Z tym, że to by wymagało jeszcze, no powiedzmy sobie, większych uzupełnień. Jest to, co ja mówię w tej chwili, no to jest niestety uproszczenie. Dlatego, że w tej chwili też trochę inaczej traktujemy te wypowiedzi. Dobrze, zgódźmy się na to uproszczenie. Jaka jest opozycja do tego lojalizmu? No to jest właśnie to promowanie tego myślenia w kategoriach podziemnego, mitycznego życia narodu, w kategoriach długiego i ukrytego duchowego trwania, traktowanego jako wartość niepodważalna. I kto tutaj jest najważniejszym eksponentem tego? I tutaj zaczyna się to od Kraszewskiego przez Orzeszkowo i przez Orzeszkową. Potem dołączy się Sienkiewicz, bo tam się bardzo ciekawa rzecz dzieje w 1905 roku, kiedy powstają partie komunizujące, lewicowe, nazwijmy to w ten sposób. Ten jest, pytanie jest, czy Polska, czy niepodległe państwo, czy międzynarodówka. I wtedy to starsze pokolenie przechodzi na te pozycje narodowe i między innymi to dotyczy Sienkiewicza i także i
Prusę i jego powieści. To jest ta różnica między PPS-em a SDKPIL-em, tak? Czyli ten rozdział pomiędzy Różą Luksemburg a Żeromskim, mówiąc największym skrócie. Dlatego, że te propozycje, tutaj jak mówimy o Żeromskim, Żeromski w dziennikach pokazał, że te propozycje lewicujące, związane z myśleniem nie kategoriami narodu, wcale nie były takie niepopularne. One były bardzo popularne wtedy wśród młodego pokolenia. I tutaj takim kazusem jest chociażby Wacław Machajski, z którym Żeromski będzie polemizował wtedy i Żeromski powie, nie, to nie jest moja droga, bo moim sumieniem jest ojczyzna. Dobrze, pani profesor, jak byśmy scharakteryzowali okres drugiej RP? Czy te szkoły myślenia, o których żeśmy mówili, czyli można powiedzieć spuścizna Stańczyków, spuścizna Kraszewskiego, Rzeszkowej, Żeromskiego i spuścizna komunistów w rodzaju Róży Luksemburg. Czy to są nadal te najważniejsze ugrupowania, że tak powiem, najbardziej wpływowe nurty, czy coś tu się zmienia? Znaczy zmienia się w tym sensie, że w drugiej RP już otwarcie można mówić o kwestiach narodowościowych, i Piłsudski, o czym świadczy ta chociażby praca rok 1863, jako jeden z fundamentalnych mitów założycielskich drugiej RP, on wybiera mit powstania styczniowego, w duchu którego był wychowany w domu przez matkę. Jest to bardzo ciekawa lektura powstania styczniowego, bo to jest ta lektura martyrologiczna, czego mamy potwierdzenie chociażby w powieściach Chojnowskiego czy Wołoszynowskiego, tych wielkich powieściach, które wtedy są. I także jest to to myślenie, bo ta, oczywiście ten tekst Struga wychodzi w roku 1000, jest to szereg opowiadań 1911 Ojcowie Nasi, ale tutaj to jest zachowanie tożsamości narodowej i ciągłości życia duchowego narodu przez budowanie mitu, między innymi mitu powstania. Ja tylko pragnę przypomnieć o rzeczy niezwykle ważnej, mianowicie, że legioniści, pierwsza brygada wychodzi do boju 5 sierpnia, a 5 sierpnia jest to data znacząca w polskiej historii, bo wtedy zostali straceni na stokach Cytadeli przywódcy powstania styczniowego. I Piłsudski świadomie mówi, ja podejmuję tę pałeczkę, i jestem kolejnym, jestem po Traugucie tym wielkim kolejnym. Tutaj Piłsudski nie chodzi o pychę, tylko o pełną świadomość podjęcia czynu narodowego. Pewną sztafetę pokoleń, tak? Tak. Jak to się zmienia w PRL-u? Na ile władze PRL-u, budując swoją politykę historyczną, korzystają z tego zasobu dyskursów odziedziczonych właśnie po XIX wieku, po okresie międzywojennym i na ile opozycja demokratyczna polemizująca z PRL-em odpowiada, że tak powiem, w duchu historycznym, czy też wytwarza jakiś swój własny dyskurs? No przede wszystkim no, to jest tak, że jak wiadomo, to jest na początku grupa szyderców. Ta grupa szyderców, czyli zupełnie inne podejście do polskiej historii. I to jest też... Ale kogo pani ma na myśli, pani profesor? Między innymi Załuskiego chociażby. Ale to już są lata 60., a wcześniej? Wcześniej no to wiadomo, że no, w czasach stalinowskich kwestie w ogóle powstania i stosunków polsko-rosyjskich no były traktowane w sposób dość jednoznaczny, nazwijmy to tak delikatnie. Przede wszystkim było za waszą i naszą wolność. Więc na przykład bardzo mocno eksponowano takie postacie, które mogły łączyć i pokazywać, że Rosjanie nie są wrogami, tylko cały czas to jest w tym duchu przyszliśmy i wyzwoliliśmy. Na przykład jest taka postać Potiebni. Tutaj literatura, no, można powiedzieć, że w jakiś sposób schodzi na plan dalszy kosztem właśnie chociażby
wypowiedzi historyków i badań historyków. Ale w tych badaniach, tutaj przecież cały czas mamy badania nad powstaniem, aż do, to nie jest tak, że historycy nie prowadzą badań, bo przecież w PRL-u powstanie jedna z najbardziej monumentalnych prac historycznych poświęconych powstaniu i są to, jest to praca Stanisława Kieniewicza, Powstanie styczniowe. Ta praca nie powstała z dnia na dzień, on prowadził bardzo szczegółowe i bardzo dokładne badania źródłowe, opierając się na materiałach historycznych, również w archiwach rosyjskich. A czy profesor Kieniewicz wpisywał się w któryś z tych, tych wcześniejszych nurtów, o których żeśmy mówili? Znaczy, z tego co pamiętam, a miałam przyjemność być na jego wykładach, tutaj mogę się pochwalić, profesor to był uczony tego typu, że on był ponad podziałami, ponad ideologią. Z tym, że... No ale, pozytywiści historyczni spod znaku Stańczyka też legitymizowali się obiektywizmem znaczy, praw dziejowych. Nie, nie, no tam to było manipulowanie trochę faktami, no nie oszukujmy się. Tutaj jednak bym stała na stanowisku, że ta praca, pomimo działania cenzury PRL-owskiej, proszę pamiętać, że nam, my zapominamy o jednej rzeczy, że była cenzura i ta cenzura była dosyć ostra. I no niestety to było tak, że każda rzecz wydawana wtedy była, przechodziła przez cenzurę. Niemniej jednak te badania, oczywiście to jest szkoła w takim duchu bardziej pozytywistycznym, nastawienie z jednej strony, proszę pamiętać, że to jest cały czas forsowanie tej społecznej historii Polski. Czyli to, co dzisiaj pan Adam Leszczyński chciałam powiedzieć, znowu że jak czytałam ostatnio Leszczyńskiego, to sobie myślę, no, mamy tutaj rozdziwione nas kruki wrony, mamy sceny z Róży Mamy Szczecińskiej. Kruczkowskiego, mamy Kruczkowskiego. I właśnie chciałam powiedzieć, mamy Kruczkowskiego, bo tutaj... Dobrze, panie profesor, ale ponieważ czas jest nieubłagany, chciałbym, żebyśmy teraz w dwóch słowach powiedzieli o to, gdzie można umieścić powieść Żeromskiego w tym, chodzi o Wierną Rzekę, w tym wielonurtowym paśmie myślenia o przeszłości, o powstaniu styczniowym. Gdzie się plasuje Wierna Rzeka? Znaczy, Żeromski jest tym pisarzem, który rodzi się, to jest rok 1864, czyli on się rodzi w czasie powstania styczniowego. I dla niego to powstanie styczniowe będzie wydarzeniem pokoleniowym i będzie wychowany w duchu powstania, dlatego że jego kuzyni, wujkowie brali udział w powstaniu styczniowym, znał sąsiadów, którzy mu o tym opowiadali i ten podtytuł Klechda, potem Klechda domowa, bo to jest różnie wydawane, albo raz Klechda, albo Klechda domowa, jest tutaj kluczem do zrozumienia tej powieści. Mianowicie ona sytuuje się w tym nurcie pamięci wspólnotowej, ale tej pamięci ukrytej i wpisuje się właśnie w ten nurt podziemnego, mitycznego życia narodu. Dlatego, że staramy się ustalić na podstawie jakich źródeł Żeromski poznał historię Salomei Brynickiej. Tutaj wskazywano na kilka, ja już z braku czasu nie będę o tym mówiła, ale w różnych wspomnieniach, artykułach mamy tego powstańca, który przychodzi do dworu, opiekuje się nim panna z dworu. Takich przykładów nie było mało, było kilka. W związku z tym można wskazać, że rzeczywiście w pamiętnikach tamtego rejonu, który był, to jest Świętokrzyskie, to są Góry Świętokrzyskie, to był teren, gdzie to powstanie rzeczywiście było, odbyło się i było niezwykle, pamięć o nim była niezwykle żywa. Można powiedzieć, tak jak Żeromski mówił, każde drzewo, każda mogiła o tym mówiły. I on tę historię prawdopodobnie poznał w dworze Ruda Zajączkowska z ust Józefiny Saskiej, swojej ciotki, która mu opowiedziała tę historię, a ten dwór jest nad rzeką Łośną. A zatem już sam sposób budowania narracji, sam sposób podejścia do tego tematu, to jest rzeczywiście ten nurt mityczny,
nurt martyrologiczny i ofiarniczy, ale też z akcentami jednak społecznymi i politycznymi. Dlatego, że w tę przepiękną powieść o miłości wpisana jest niezwykle ciekawa dyskusja na temat kwestii chłopskiej. I tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że mamy ludową historię Polski wpisaną, taką po Żeromskiemu pisaną, wyjątkowo. Chyba takiej drugiej nie ma w polskiej literaturze. Może dopiero teraz powstają chociażby ta powieść Raka, pokaże jakieś takie, przypomni w takim nieduchu komunizującym te kwestie społeczne, ale też i kwestie polityczne, dlatego że trzeba pamiętać, że Wierna Rzeka wpisuje się w ten cały cykl powieści od Żołnierza Tułacza przez Popioły, przez Wszystko i Nic. On pisze Wierną Rzekę i to, która, dlaczego jest ogniwem? Dlatego, że, bo miały powstać jeszcze Iskry, dlatego, że pojawia się postać Huberta Olbromskiego, syna Rafała. W dwudziestoleciu międzywojennym, tuż w czasie tak naprawdę wojny polsko-bolszewickiej, kiedy toczy się dyskusja o wielkiej reformie rolnej, na fali tego, że Romski dopełni i Wierną Rzekę i ten cały cykl za pomocą Turonia. I to jest te kwestie społeczne i polityczne. To jest to, kogo posyłacie do walki o niepodległość. Pokolenia żałobami okryte. I tutaj to trzeba pamiętać, że ta powieść nie jest powieścią jednoznaczną, jest to, co jest charakterystyczne dla Żeromskiego, że pozornie nam się wydaje tekst łatwy, prosty, melodramatyczny nawet, a tak naprawdę trzeba się w ten tekst wgryźć i poznać projekt polskości, jaki w tę powieść jest wpisany, a nie tylko tę jedną. To jest, można powiedzieć, taki szerszy wymiar. Kiedy pani profesor mówi o tej podziemnej pamięci ludu, ludu ziemi, przy czym tym ludem nie są tylko chłopi, ale po prostu wszyscy, którzy myślą i czują, by tak rzec, w tym samym języku, to pomyślałem sobie, że to jest takie trochę mickiewiczowskie, prawda? Znaczy to jest ta lawa podziemna. Zresztą potem Konwicki ekranizuje Dziady, tytułując to właśnie lawą, a sam pisze trochę wcześniej, parę lat wcześniej, Rzekę Podziemną, prawda? Więc to jest, pozostajemy cały czas w tym imaginarium jakiegoś podziemnego dialogu. Zresztą Konwicki. Dialogu pamięci. Przecież u Konwickiego ta pamięć powstania, bo w końcu żeśmy nie doszli do Konwickiego, ale proszę pamiętać, że pamięć o powstaniu jest niezwykle ważna. Scenik współczesny, no i oczywiście Bohim, moim zdaniem jedna z najpiękniejszych powieści, tak, która o powstaniu powstała, która została napisana o powstaniu po II wojnie światowej. Przepraszam, panując trochę nad kierunkiem naszej rozmowy, chciałem teraz zwrócić się do pana doktora z pytaniem o ekranizację Żeromskiego, bo wiemy, już była mowa o tym, że Wierna Rzeka była trzykrotnie ekranizowana przez Puchalskiego, przez Buczkowskiego i Chmielewskiego, ale generalnie można powiedzieć, że Żeromski nie mógł jako autor narzekać na brak ekranizacji, zarówno przed wojną, jak i w czasach PRL-u. Niektóre z tych ekranizacji, no, tak jak ekranizacja Popiołów Andrzeja Wajdy wywołała ogólnonarodową dyskusję historyczną, była, można powiedzieć, wstrząsem na miarę sąsiadów Grossa, tylko że w latach 60. No a z kolei na przykład Dzieje Grzechu Wacława Borowczyka, to jest film w pewnych kręgach filmoznawczych kultowy, uchodzący za dzieło wybitne, mimo że dzisiaj rzadko oglądany, rzadko przypominany. W każdym razie, gdy sformułuję moje pytanie w taki sposób, czy Żeromski miał szczęście do ekranizacji?
Zanim odpowiem na to pytanie, to ja jeszcze chciałem słówko do tego, co pani profesor mówiła, i też pewne dopowiedzenie jednej kwestii, którą ja nie zdążyłem powiedzieć, a jakby wypłynęła w trakcie wypowiedzi pani profesor. Ważną rzeczą, która była też oprócz kwestii włościańskiej centralną, jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, był udział Żydów w powstaniu styczniowym. I to był ten moment, kiedy formułowano taki postulat idei Polaka wyznania mniejszościowego. Zresztą w filmie Szwadron Machulskiego jest to bardzo dobrze pokazane. Tam jest taka scena, gdzie młody ortodoksyjny Żyd, Wojciech Klata, jest takim wywiadowcą powstańczym i on zostaje potem przez patrol kozacki w takim sądzie doraźnym skazany na śmierć. I taka też wstrząsająca, ładna scena, kiedy jego ojciec, grany przez Jerzego Nowaka, płacze nad już wiszącym małoletnim, w zasadzie uczestnikiem powstania. I ten komponent idei Polaka wyznania mniejszościowego z całym bagażem wydarzeń roku 1862, czyli przed wybuchem powstania, jest niezwykle istotny, dlatego że i kwestia chłopska, i kwestia udziału Żydów, czy jakby tak połączenia ich do tego panteonu narodowo-wyzwoleńczego, później, kiedy była już recepcja spostrzeżenia na powstanie, chociażby przez narodową demokrację, będzie niszczony. I potem do tej idei dopiero powróci Piłsudski, honorując nie tylko, żeby honorując właśnie powstanie styczniowe. Przypomnę jedną rzecz, że potomkowie rabina Dovbermeiselsa, który był bardzo ważną postacią w tych wydarzeniach jeszcze sprzed wybuchem powstania, ale potem między innymi też uczestniczył w zakupie broni dla powstańców, będą honorowani w II Rzeczpospolitej, tak samo jak inni uczestnicy powstania, honorami, dostojeństwami i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle ważna kwestia, dlatego że ona zazwyczaj umyka i szczęśliwie w filmie Machulskiego to jest dobrze pokazany. A jeżeli chodzi o te książki jeszcze, które były w pewnym kontekście i polemiczne, ale podążające za pewnym nurtem myślenia Żeromskiego, to ja, że to nazwisko już padło, to ja bym zwrócił uwagę na Kordiana i Hama Leona Kruczkowskiego. To jest to prawda oczywiście historia związana z powstaniem listopadowym, ale cały dyskurs dotyczący sprawy chłopskiej i zderzenia go z tym niezrozumieniem szlachty, a warstwy chłopskiej, tego braku komunikacji między nimi, to niezwykle, czyli to było dyskutowane w II Rzeczpospolitej. Też sam Kruczkowski przecież w swoim pierwszym tomiku poezji nawiązuje bezpośrednio do Żeromskiego i do Przedwiośnia, mówiąc o tym, że on, powołując się na Cezarego Barykę. Więc ja bym tą książkę umiejscowił jako jedną z ważniejszych w tej dyskusji na ten temat w II Rzeczpospolitej. I w ogóle uważam, że Kordian i Ham jest bardzo ciekawą pozycją i warto do niej wracać, także w kontekście tej dyskusji wokół ludowej historii Polski Leszczyńskiego. Bo co prawda Leszczyński powołuje się na Deczyńskiego w swojej książce, ale już na Kordiana i Hama nie. I to jest dla mnie coś, co są tego dosyć zastanawiające. Szkoda, że autor rozdziobiał nas kruki i wrony, Stefan Żeromski, nie zostawił nam swojej opinii na temat Kordiana i Hama. Ciekawe, tak, bo to byłoby niezwykle niezwykle interesujące. Wracając do ekranizacji Żeromskiego, czy jako autor miały powody do narzekania, czy nie, według pana, panie doktorze? To jest trudne pytanie, dlatego że można powiedzieć i tak, i nie. Dlatego że paradoksalnie wydaje się, że Żeromski miał niezwykłe szczęście do swoich adaptacji w PRL. I te faktycznie te filmy, które były podstawą jego prozy w PRL-u, raczej były udane. Już padł tytuł Dzieje grzechu Waliana Borowczyka i to jest naprawdę wybitne kino i świetna adaptacja też pod względem gry aktorskiej. Tam jest po prostu, to jest naprawdę wspaniałe i wydaje mi się, że Żeromski mógł to zobaczyć, to wydaje się, że byłby zadowolony z tej adaptacji. To był bardzo ciekawy film, balansujący na takich pewnych wątkach obyczajowych, które jeszcze w tamtym czasie, to jest Dzieje grzechu, to jest rok 1975, naprawdę spowodowały zamęt. Więc ja uważam, że akurat film Dzieje grzechu Borowczyka umiejscowiają bardzo, bardzo wysoko. I oczywiście Popioły, czyli rok 1965, bo debata wokół Popiołu, która wybucha w PRL-u, była niezwykle cenna i ważna. I to też jest symptomatyczne.
największym krytykiem popiołów Wajdy był pułkownik Załuski, a Wajda z kolei wykorzystał ten segment w prozie Żeromskiego, który też jest widoczny w Wiernej Rzece, wyrażają nas kruki i wrony, który jest nurtem tak zwanych rozdrapywaczy. Czyli on świadomie ukazał pewne sceny. Dla mnie najbardziej taką wstrząsającą, charakterystyczną sceną jest sceny gwałtów i plądrowania żołnierzy polskich w mundurach napoleońskich, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Tak? Ta scena jest niezwykle mocna. I oczywiście Wajda chciał w ten nurt uderzyć, to zresztą ja bym umiejscowiał też popioł w tym nurcie do Szkoły Polskiej, bo co prawda to nie jest film dotyczący rozrachunku z II wojną światową, ale nurt rozrachunkowy w popiołach jest niezwykle ważny. I jakby ja bym popioły połączył z tym kinem, które wtedy w latach 60. było. Co prawda to jest kostium historyczny, ale moim zdaniem przez ten kostium historyczny również Wajda oczywiście przemawia do swoich współczesnych. Także Popioły i Dzieje Grzechu. Inne filmy. No znowu na razie zostawiam Wierną Rzekę na uboczu, ale powiedziałbym, że to też jest niezwykle ciekawa ekranizacja, która jest trochę pomiędzy tymi nurtami, czyli pomiędzy nurtem, który był eksplorowany w II Rzeczpospolitej, a tym kinem, które w nurcie tym komunistycznym, tak, czyli na przykład w nurcie Poręby był uprawiany. Wierna Rzeka jest czymś pomiędzy, bo i mamy tam kwestie klasowe, ale mamy też i w pewnym sensie oddanie chwały uczestnikom powstania styczniowego. Wydaje mi się, że gorzej wygląda sprawa w III Rzeczpospolitej. No tu wymienię przede wszystkim dwa tytuły, czyli Przedwiośnie Filipa Bayona, i Syzyfowe prace. No, powiem tak, to nie są udane ekranizacje w mojej opinii. Co prawda Filip Bayon zmierzył się z bardzo trudną materią, jakim jest Przedwiośnie, i polec na takim temacie to nie jest żaden dyshonor, tak chciałbym powiedzieć, bo w tym filmie też są bardzo ciekawe sceny i zwłaszcza sekwencja pokazania rewolucji bolszewickiej, tego zamętu i jakby z czego wydobywa się baryka i później nawet pokazania tej kwestii społecznych, tak, głównie związanych z jakby z pewnym ciążeniem baryki ku komunizmowi, uważam, że jest cenne. Niemniej wydaje mi się, że mankamentem ekranizacji Przedwiośnia według Filipa Bayona był jednak główny bohater. I zaryzykuję takie twierdzenie, że niestety Mateusz Kamiński nie sprostał tej roli i ja bym tutaj szukał innego aktora. Czasem tak jest. Takim wydaje mi się też mankamentem chociażby zresztą bardzo ciekawego filmu, który ja zazwyczaj bronię, to jest na przykład Pierścionek zabrany w koronie Andrzeja Wajdy. Inny tytuł, ale też wydaje mi się, że to jest ten sam problem. Tam zresztą znakomity aktor też wydaje mi się, że nie pociągnął tego filmu. Być może też to był nie ten czas. I wydaje mi się, że w Przedwiośniu tutaj jakby to był ten problem. Jeżeli chodzi o Syzyfowe prace, niestety ta ekranizacja trzeszczy takim szkolnym odtworzeniem tej lektury. I Paweł Komorowski, reżyser tego filmu, wydaje mi się, że nie spróbował jakoś na jakiś sposób odczytania Syzyfowych prac. Nie zaryzykował. Ten film jest dość płaski, w tym sensie, że on oczywiście rzetelnie odtwarza to, co znamy z lektury, zresztą lektury szkolnej. I to jest, jak wydaje mi się, że to, że Syzyfowe prace są były lekturą szkolną, czy są, tego nawet teraz nie wiem, ale właśnie to było tym problemem, który tutaj został jakby, to był ten podstawowy problem. I trzeba było się zdecydować się na pewien ruch, albo wyłączyć pewne kanty, albo zrezygnować, a tu była próba opisania całości tej książki i ona, wydaje mi się, nie zagrała. Zresztą potem jeszcze był serial na podstawie, bo na przykład był film fabularny, potem serial i też jakby więcej materiału, a jakby ten obraz nie zagrał. Więc paradoksalnie wydaje się, że ciekawszymi filmami, bardziej donośnymi, że Żeromski miał szczęście do PRL-u niż do III Rzeczpospolitej. Być może też dlatego,
że te czynniki polityczne w PRL były bardziej wyostrzone i to wtedy iskrzyło. I to wtedy iskrzyło. Być może też to chodzi o twórców po prostu, którzy wtedy mieli okazję po Żeromskiego sięgać. No i jeszcze jest ten film, bo też teraz sobie przypominam, z roku 1975, Doktor Judym. I on, wydaje mi się, że on też akurat on, to nie była najlepsza adaptacja Żeromskiego. Jakbym miał podstawić taką pierwszą trójkę tych wszystkich adaptacji Stefana Żeromskiego, to Ex aequo, Dzieje grzechu i popioły. To są wybitne, wybitne filmy. Chociaż Filip Bajon poległ na Przedwiośniu, to ja zawsze to bym jednak rekomendował oczywiście wszystkim, żeby do Przedwiośnia wrócić, bo mimo mielizm tam są dość ciekawe sceny. Pani profesor, gdybyśmy mogli przez chwileczkę skupić się na specyfice prozy Żeromskiego. Ona, mówi się o tym, że ona jest poetycka. Włodzimierz Bolecki nawet mówi o takim poetyckim modelu prozy polskiej, właśnie biorącym się gdzieś z pisarstwa Żeromskiego. Czy to według pani jest proza, którą łatwo rzucić na ekran, ekranizować? Na czym polega trudność tutaj znalezienia jakiejś ekwiwalencji wizualnej? Jak pani to widzi jako badaczka pisarstwa Żeromskiego? W związku z tym, że miałam przyjemność pracować w takim zespole nad słownictwem Stefana Żeromskiego, tych tomów w tej chwili już jest chyba 18, 16, 18, już dobrze nie pamiętam, ale żeśmy dosyć jako zespół szczegółowo przebadali różne tematy w twórczości Żeromskiego. I mogę tutaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że styl Żeromskiego jest niezwykle trudny. Dlatego, że można użyć tutaj oczywiście tej kategorii proza poetycka, ale też można użyć tej kategorii proza nerwowa, proza impresjonistyczna. I z czym to jest związane? Mianowicie z bardzo silnym nacechowaniem emocjonalnym tej prozy, dlatego że u podstaw tego pisarstwa sytuuje się doświadczenie świata oparte na niezwykłej wrażliwości. Można powiedzieć, że jest to ten strumień wrażeń, który przepływa przez umysł bohatera. Tutaj dosłownie kłania nam się Proust i Joyce, co może tutaj wszystkich zaskoczyć, kiedy mamy utarty taki pogląd o żaromszczyźnie. Ale nie o żaromszczyznę chodzi, dlatego że Żeromski był pisarzem, który miał ogromną świadomość języka. On zresztą potem o tym pisał między innymi w dwudziestoleciu międzywojennym, Snobizmie i postępie, kiedy wchodził w polemikę z futurystami i z ich koncepcją języka. Język Żeromskiego jest niezwykle żywy, obrazowy. On właściwie można powiedzieć, że Żeromski dostrzega każdy szczegół otaczającego go świata, zmienność, a jednocześnie oddaje, przepływa to przez właśnie pryzmat świadomości bohatera. Stąd jest taki właściwie strumień językowy. Tego się nie da w kinie pokazać. Tego się nie da w kinie pokazać i na tym polega problem, że jest to jakieś z jednej strony upraszczające, dlatego że jest to język emocji, język całej sfery afektywnej. Nie wiem, czy jest drugi taki pisarz w polskiej literaturze, który byłby taki prustowski dosłownie. A jedno... Pani profesor, to w takim razie, kiedy mówimy, że to jest dobra, trafna ekranizacja Żeromskiego, bo my chwalimy Wierną rzekę, uważamy, że to jest dobre kino, że to jest film gdzieś tam rzeczywiście wiernie oddający sens i urodę powieści Żeromskiego. Jakby pani uzasadniła tego typu oceny? Czy mi się wydaje, że tutaj ten film posługuje się obrazami, tak jak Żeromski. Proza Żeromskiego oparta jest na przepływie obrazów i malowniczość tych obrazów, czyli ich poetyckość, jakiś taki rytm. Na przykład w tej Wiernej rzece, w tej ekranizacji z roku 83,
został zachowany. Natomiast nie ma komplikacji psychologicznej tych bohaterów. I to jest tak, że my tak naprawdę opieramy się na tych jakby walorach wzrokowych z jednej strony, z drugiej strony na dosyć upraszczającej, ale idącej w stronę archetypu fabule, o czym świadczy na przykład, świadczą dzieje Grzechu Borowczyka. Natomiast ja jeszcze chciałam wrócić na moment do Przedwiośnia, dlatego że, bo mówiliśmy o filmach Żeromskiego, które powstały. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o filmach Żeromskiego, które nie powstały. Przepraszam, mamy już za mało. Ja wiem, że to jest fascynujący temat. Ja chciałem, ponieważ mamy dużo pytań od widzów, więc a minęła już godzina naszej rozmowy. Ja chciałem poprosić obydwojga Państwa o krótkie odniesienie się do dwóch kwestii, które w tej chwili są szalenie modne. I właśnie trudno sobie wyobrazić rozmowę literaturoznawców czy filmoznawców bez poruszenia tych dwóch kwestii, czyli kwestia klasowa, konfliktu klasowego. No pierwsza jakby otwierająca sekwencja filmu to jest właśnie przywołanie rozdziobią na skruki i wrony, pokazanie, że powstanie musiało upaść, ponieważ nie niosło ze sobą żadnej oferty dla chłopów. Chłopi byli lojalnymi poddanymi cara, byli zresztą zastraszeni i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia klasowa, to o czym mówił pan doktor w odniesieniu do Kruczkowskiego i do no Bruno Jasiński też tu się kłania i dzisiaj cała ta szkoła historyczna, którą reprezentuje Adam Leszczyński. A druga kwestia to jest gender, czyli co nas razi dzisiaj i czy nas razi dzisiaj to poświęcenie kobiety, poświęcenie jej wrażliwości, uczucia, miłości na ołtarzu pewnej konwencji społecznej i hierarchii społecznej, prawda? To, że opowieść nie kończy się happy endem, to przynajmniej dla tej kobiety, ponieważ jest... jakby wraca na swoje miejsce, prawda? Zostaje odtrącona przez człowieka, któremu uratowała życie z poświęceniem swojego życia. Więc pytanie jest takie, na ile nasza dzisiejsza wrażliwość, która jest właśnie pod wpływem tych modnych dyskursów genderowego i klasowego, na ile ona faktycznie oddaje intencje samego Żeromskiego? Czy Żeromski podobnie to widział, skoro zakodowałby, tak by tak rzec, te znaczenia w swojej powieści, to być może nie miałby nic przeciwko temu, żeby tak czytać jego powieść i ekranizację tej powieści. Pani profesor, co pani o tym myśli? Znaczy, wydaje mi się, że jednak u Żeromskiego te kwestie klasowe potraktowane są w zupełnie innym kontekście, bo tak jak już mówiłam, tym chociażby pierwszym kontekstem bardzo ważnym jest kontekst dzienników. A zwłaszcza te fragmenty dzienników, kiedy młody Żeromski bierze udział w różnego rodzaju spotkaniach studenckich, które są kuźnią ideologiczną, no nie bójmy się tego słowa. I tak jak mówiłam, on dochodzi do wniosku, że on nie będzie szedł drogą Machajskiego, pójdzie zupełnie inną drogą. W tym samym czasie, to jest rok 1894, on pisze to swoje pierwsze bardzo ważne opowiadanie, w którym, no, nazwijmy, pojawia się kwestia chłopska, ale usytuowana właśnie w tym kontekście ekonomicznym, społecznym, z elementem też i politycznym. Ale przypominam, że rozbiło nas kruki wrony. Raz, że się wpisuje oczywiście w tę konwencję rozdrapywania ran, ale w pierwszej wersji jest podtytuł bajka i jest motto z Iridiona. I tutaj Żeromski przepracowywuje to myślenie romantyczne, ale po to, żeby stworzyć państwo obywatelskie, znaczy jeszcze wtedy nie, ale stopniowo ta myśl idzie w kierunku myślenia obywatelskiego i tworzenia państwa obywatelskiego. To już bardzo mocno jest czytelne u niego w czasie rewolucji 1905 roku.
I tutaj pojawia, jednocześnie z rozdziału na Skruki Wrony powstaje inne bardzo ważne opowiadanie pod tytułem Mogiła, gdzie mamy motyw mogił. Tu zresztą należałoby bardziej szczegółowo podjąć zagadnienie Iridiona, Iridion Winrych, przekształcenia tego motywu w obrębie tej powieści, ale z tej perspektywy, szczególnie przez Żeromskiego rozumianego solidaryzmu społecznego, oczywiście nie w duchu psalmów miłości Krasińskiego, ale to jest, Żeromski jest przeciwnikiem walki klas. Tu nie chodzi o walkę klas. Żeromski ma pełną świadomość, że on jako syn narodu szlacheckiego, jakby to nie brzmiało, no bierze na siebie odpowiedzialność za taką, a nie inną świadomość chłopa, ale on tego chłopa nigdzie nie potępia. I to jest też bardzo ciekawe, on współczuje temu chłopu, tak jak współczuje Winrychowi, który zostaje przez Rosjan zamordowany, ale którego ostatnie słowa to są słowa modlitwy Ojcze Nasz. To jest modlitwa przebaczenia. I tu... wydaje się, że Chmielewski w swojej ekranizacji tutaj ujednoznacznia przekaz Żeromskiego, to znaczy pokazuje tych chłopów jako zezwierzęconych takich niewolników, prawda? Nie, ale właśnie... on też pokazuje traumę, bo przecież ci zezwierzęceni są też powstańcy, którzy przychodzą do dworu. Którzy są właśnie już na pograniczu wytrzymałości i oni z bojowników o wolność stają się no, przestępcami tak naprawdę. To jest zupełnie... No dobrze, a gender w takim razie. Co powiemy o tej miłości? Bo to jest, pomijając, oprócz tego, że jest to powieść o powstaniu styczniowym, to jest to jedna z najpiękniejszych powieści miłosnych. Tak, ale... Jak wygląda ten przekaz z przeszłości? No raz, że przede wszystkim mamy narrację trzecioosobową personalną. A więc świat jest widziany oczyma Salomei i tak jak mówiłam, tu u Żeromskiego ogromną rolę odgrywa cała ta sfera afektywna, czyli przedwerbalna, uczuciowa i emocjonalna. Moim zdaniem rzadko który pisarz z taką wrażliwością, z taką delikatnością i subtelnością nie przedstawił uczuć kobiety, jak zrobił to Żeromski w Wiernej Rzece w postaci Salomei. To jest, można powiedzieć, ja użyję tu takiego słowa elegancja, ale nie w takim w sensie ubioru, tylko postawy wobec życia. On sam staje się Salomeą w pewnym momencie i ta wrażliwość Salomei, to doświadczenie intymne, najbardziej, najgłębiej intymne. Przecież to jest tak, że Salomea na początku nie zakochuje się w Odrowążu jako bojowniku o niepodległość. Tak, ja, polska kobieta, zdjęta z obrazów Grodgiera, z obrazu Pożegnanie powstańca, teraz tego mężczyznę pokocham, bo on jest powstańcem. Będę budowała mu ołtarz jako bohaterowi narodowemu. Tak czasami się zdarzało w literaturze. Nie wiem, czy w życiu, ale w literaturze jak najbardziej. No Sienkiewicz wkładał w usta Bilewiczówny, Jędruś, jam ran twoich całować nie godny. Całować, tak, to jest ten oddech dla wojownika, to jest ta nagroda dla wojownika. Absolutnie nic takiego nie ma. A czy odwrotnie, czy w takim razie można w tej powieści upatrywać podstawy do takiego oskarżenia w duchu gender właśnie tych stosunków społecznych, obyczajowych, które tak, skazują kobietę na podrzędność. To jest, tu mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Żeromski oskarża kulturę patriarchalną, kulturę męską, w takim wydaniu męskim, dlatego że ten świat powstania, który tak naprawdę jest obcy Salomei, jest kapitalna ta, tu już nie mamy czasu, ale odsyłam Państwa do tej znakomitej rozmowy Salomei z Hubertem Olbromskim. Kiedy Salomea mówi jako kobieta,
jako kobieta, przyszła matka, ona jeszcze nie wie, że będzie matką oczywiście, dopiero w zakończeniu, ale ona broni tego kobiecego spojrzenia, czyli feminizacji świata, która Żeromskiemu jest o dziwo bardzo bliska. Bo to jest to uwrażliwienie na krzywdę, na zło nas otaczające, na zło w nas, tak samo zresztą tak niezwykle wrażliwa, okaże się Ewa Pobratyńska. Bo przecież to nie jest powieść o prostytuowaniu się, uchowaj Boże, można powiedzieć. To jest o tym, jak zło bierze nas w swoje sidła i kto jest odpowiedzialny za upadek Salomei i Ewy? Mężczyzna, który jest uwodzicielem. To jest bardzo ciekawe, co pani profesor mówi, bo to wskazuje na ten zaskakująco nowoczesny rys polskiego piśmiennictwa, z którego, no, można powiedzieć, wzięła się emancypacja kobiet w II Rzeczpospolitej, prawda? Znaczy, że to pokolenie Żeromskiego, pokolenie Piłsudskiego od razu za coś absolutnie oczywistego uważało emancypację kobiet i uczynienie z nich obywatelek młodego państwa. Świetnie, ale tutaj nie chodzi tylko o strażniczkę domowego ogniska, ale nobilitacja kobiety w postaci Salomei w Wiernej Rzece polega na czym innym. Na tym, że ona zostaje upodmiotowiona do skrajności. Odrowąż jest płaski. On się wpisał w określoną rolę, kochanka i tak dalej, mu się należy. A Salomea jest postacią niezwykle złożoną, bo polega to na właśnie owej złożoności uczuć, które ona odczuwa. Od pożądania, ona tak naprawdę, kiedy rodzi się wiosna, rodzi się w niej kobieta, rodzi się w niej pożądanie. Ona pożąda mężczyznę, bo się czuje kobietą, bo odkrywa swoje ciało, odkrywa swoją seksualność i o tym jest Wierna Rzeka. No, trzeba przyznać, że Małgorzata Pieczyńska znakomicie oddała tę zmysłowość właśnie, o której pani... Bo na przykład profesor... miałam tę przyjemność widzieć wcześniejszą ekranizację, tę ekranizację jeszcze niemą, bo był pokaz na uniwersytecie wraz z muzyką Lorenza. Robiło to ogromne wrażenie, muszę powiedzieć, ale... Ta ekranizacja była wpisana w ten nurt martyrologiczny. Kobieta się poświęca w imię obowiązku, jakim jest ojczyzna. I to jest niezgodne z duchem powieści, prawda? Niezgodne, niezgodne. To można powiedzieć, że mamy właśnie modernizujące przepracowanie wyobrażenia kobiety w polskiej literaturze. Bardzo ciekawe. Panie doktorze, co pan mógłby dodać od siebie, jeśli chodzi o te dwie kwestie, konfliktu klasowego i walki płci, czy dyskursu walki płci w Wiernej Rzece, zarówno w powieści, jak i w filmie, czy ta współczesna perspektywa według pana jest anachronizmem właśnie narzucanym Żeromskiemu, czy to jest uprawnione? Spróbuję skupić się na filmie Chmielewskiego bardziej, też dlatego, że pani profesor bardzo, bardzo trafnie analizowała powieść. Przede wszystkim w filmie Chmielewskiego jest bardzo ciekawy balans między brutalizmem, takim naturalizmem, który jakby nas wita oglądając ten obraz, i tą warstwą romantyczną, miłością, która jest taką osnową, znaczy ona jest nałożona na ten brutalny świat. I to jest niezwykle ciekawe, bo z jednej strony to jest ten brutalizm, mi przypomina filmy, nie wiem, Bacha, ci ze zwierzęcymi powstańcy, którzy są jakby głodni, oni są w stanie zamordować swojego kompana, prawda, bo tam przecież grożą drowężowi, że go zabiją, jeżeli tam nie wydadzą tego jedzenia. Z drugiej strony też taki tragizm, bo tam jest bardzo ciekawa rola Artura Tarcisia, który na początku jest takim brutalnym, jednym z tych, który grozi właśnie bohaterowi granego przez Olgierda Łukaszewicza, a potem umiera. Umiera po prostu z wyczerpania, z ran odniesionych itd., itd. Więc z jednej strony ten brutalizm i w tym brutalnym świecie, gdzie na przykład właśnie
też Ci chłopi. To jest ten symbol postaci, którą gra Jerzy Dudek. Bardzo, bardzo taka charakterystyczna rola. Mamy utkaną taką romantyczną, czystą miłość Salomei do mężczyzny, która się własnym filmem rodzi, bo ona, tak zgadzam się z panią profesor, nie jest tak od razu, to nie jest takie płaskie, to nie jest właśnie ten taki symbol bohatera, w którym po prostu musimy się zakochać, bo on walczy o Polskę. Nie, nie, nie. To jest jedno. A drugie mnie bardzo zaciekawiło, jak to są ukazani Rosjanie. To jest niezwykle ciekawe. Bo tam są dwie postacie. Ten major kozacki, którego gra Henryk Machalica, i Wojciech Wysocki, też zakochany w Salomei, który dokonuje pewnego aktu łaski. No? To jest ta scena, kiedy on darowuje życie Odrowężowi i Salomei. Niezwykle ciekawie. Powiedziałbym, że dopiero teraz, po obejrzeniu niedawno tego filmu, zauważyłem, jaki jest junktim takie psychologiczno-narracyjne między filmem Chmielewskiego a Szwadronem. Dlatego, że w zasadzie major, czy baron Jeremi jest jakąś taką kontynuacją tego kapitana rosyjskiego, którego Wojciech Wysocki. To jest bardzo ciekawe. Więc to jest jedno. Teraz ten gender. Z jednej strony na przykład wydaje mi się, że dzisiejszy widz mógłby pomyśleć, że tam ta kobieta jest upodmiotowiona i jest to efekt zapisu tamtego czasu. Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest pewna prawda ekranowa, która wtedy była, a poza tym to nie jest znowu nic dziwnego, dlatego że znowu tu porównam wierną Czekę ze Szwadronem. Proszę sobie przypomnieć, że tam z kolei jest też bohaterka, która jest dość podobna pod pewnymi warstwami do Salomei, grana przez Katarzynę Łuchowską, która mniej więcej zachowuje się podobnie. I to jest przecież film znacznie późniejszy, tak? 13 lat, tam nawet chyba trochę więcej. Więc ja bym nawet powiedział, że to jest plusem Wiernej Rzeki, że ona wbrew pozorom nie zestarzała się, jest bardzo nowoczesna. Z drugiej strony to jest taki trochę nurt, bo pewnie ten film by był robiony teraz, on by był o wiele bardziej dynamiczny. Są takie w tym filmie pewne dłużyzny, ale z drugiej strony to jest moim zdaniem ukłon Chmielewskiego w stronę Żeromskiego. Ponieważ te wszystkie długie sekwencje, ta cała malowniczość, to wypełnienie tym krajobrazem i tym strasznym, gdzie to znamionuje też jakby pogoda, prawda? Tym strasznym, gdzie to jest ta zima, takie brudne kolory, prawda, i tak dalej. Potem tą wiosną, tak, tym takim, która emanuje na naszych bohaterów. To jest ukłon w stronę Żeromskiego. Zapewne dzisiejszy twórca, wszystko jedno kto by to był, by to zdynamizował i pewnie by to pociął. Ale to jest też piękny zapis czasu, że wtedy tak się filmy robiło. Teraz pewnie by taki film nie powstał. Proszę Państwa, tutaj muszę z przykrością przerwać naszą rozmowę. Już zresztą zostało nam niewiele czasu, bo mamy sporo pytań od naszych widzów i prosiłbym w takim razie o możliwie krótkie, pozbawione dygresji odpowiedzi, bo na pewno naszym widzom zależy na Państwa eksperckiej wiedzy. Pytanie pierwsze. Pan Szymon P. Szkoda, że tak mało mówi się jeszcze raz. Szkoda, że tak mało mówi się, jak już się mówi o powstaniu, o postaci generała Edmunda Taczanowskiego i bitwie pod Pyzdrami. Ciekawi mnie, czym to może być spowodowane. Jeżeli mogę ja, odpowiedź jest dość prosta. Niestety i smutna. No nie wiedzą po prostu. Nie wiedzą. Zobaczmy, że polska popkultura po roku 89, to nie jest, i to jest też przykład tego, że mamy jeden tylko duży film fabularny Juliusza Machnickiego, zresztą właśnie niedoceniony, pokazuje, że po prostu filmowcy, twórcy popkultury, ale też i teatru, także literatury, skupiają się na XX wieku. Pytanie styczniowe nam ucieka. To jest jakby podstawowy błąd, żeby dużo rzeczy nie wiemy. To jest, ta bitwa oczywiście jest nieznana, ale my dobrze nie mamy rozpoznanych popkulturowo takich postaci jak Romuald Traut, jak Wielopolski, które są postaciami absolutnie dramatycznymi, które powinny być wykorzystane przez popkulturę, a one nie są.
Pytanie kolejne od pana Marcina Woźniaka. Szkoda, że nikt z filmowców nie dostrzegł potencjału filmowego 1963 roku. Może to zabrzmi dziwnie, ale w kształcie westernowym. Scenografia wyjęta z Tańczącego z Wilkami. Ta sama broń, bo to rzeczywiście początek lat 60., no to jest wojna secesyjna i generalnie okres ostatniej wojny z Indianami. Scenografia wyjęta jak z Tańczącego z Wilkami. Ta sama broń, stroje, wyraźny podział na dobrych i złych, napady na pociągi, pogonie, powstańcy jak Indianie zamiast pióropuszy rogatywki. Co państwo sądzicie o takim? Czy to by nie zamieniło trochę w groteskę tego obrazu? Czy ja bym się obawiał, że taki film mógłby być zrobiony w konwencji Quentina Tarantino i nie wiem, czy to byłoby najlepsze. A z drugiej strony Powstanie Styczniowe ma ogromny ładunek dramatyczny. A niejasność, bo tu moim zdaniem ciekawa jest niejasność. Właśnie i to też Chmielewski pokazał w Wiernej Rzece, bo mamy tam tych chłopów i z jednej strony Jerzy Turek, z drugiej strony Franciszek Pietrzak. To też jest również chłop. Zupełnie inne postaci. Tak samo dyskusja między, ona oczywiście jest troszkę zapisem czasów PRL-u, między Olbromskim a Odrowążem, prawda? Gdzie oni się spierają między przedstawicielami białych i czerwonych. Zresztą Tomasz Zalicki, zapomniany akt, świetnie Olbromskiego tam kreuje. Te ostrości w Powstaniu Styczniowym są ciekawe. A z drugiej strony oczywiście historia oddziału partyzanckiego w Powstaniu Styczniowym i takie kino, w stylu Szeregowca Rajana. Ja mam to z chęcią obejrzał. Kolejne pytanie. O Powstaniu Styczniowym mówi się jako o ostatnim akordzie I Rzeczpospolitej. W III RP tak niewiele się o tym mówi. A jak to wygląda u naszych sąsiadów? Na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w pozostałych państwach bałtyckich. Czy powstały jakieś filmy? Czy coś wiemy o jakichś filmach o Powstaniu Styczniowym? Faktycznie, no przecież Powstanie Styczniowe miało miejsce również na terenie dzisiejszej Białorusi i Prybałtyki. Może coś wiemy na temat literatury tych krajów. Bo ja szczerze powiem, nie spotkałem się ani z obrazem filmowym, ani z powieścią. Czy ktoś z państwa chciałby coś na ten temat powiedzieć? Chyba nie wiemy po prostu. Nie wiem, ja tylko, nie ja mamy tylko, wiedzy na ten ja tylko mogę powiedzieć, że ciekawą postacią, która byłaby bardzo takim dobrą propozycją dla naszych sąsiadów, przynajmniej z Litwy czy Białorusi, byłby Konstanty Kalinowski, który jest uważany za bohatera też tamtych narodów, przede wszystkim Białorusi. I to byłoby bardzo ciekawe, ale też nie znam żadnych rzeczy, które by powstały. No, dodajmy, że Kostek Kalinowski był niedawno triumfalnie pochowany w Wilnie przy ogromnym, tłumnym udziale Białorusinów, co uważano za no, niesłychanie silną demonstrację polityczną, pokazującą na obudzenie się jakiejś takiej właśnie pamięci historycznej u Białorusinów i u Litwinów, którzy przynajmniej do niedawna jeszcze no, z dużym dystansem mówili o I Rzeczpospolitej, bo uważali się za ludy skolonizowane przez pańską Polskę, prawda? Więc Agnieszka Romaszewska na przykład uważa, że ten pogrzeb Kalinowskiego miał ogromne znaczenie, historyczne znaczenie. Może na tej fali coś się wydarzy. Zresztą muszę powiedzieć, że dostałam zaproszenie na Facebooku, że teraz, bo jutro jest rocznica wybuchu powstania, właśnie o Kalinowskim będą tam spotkania. A jednocześnie jeszcze chciałam powiedzieć, bo właśnie z tych terenów pochodzi moja rodzina, ze strony ojca i trochę śledzę to, co się tam dzieje, zwłaszcza teraz. I jest taka cała akcja odnawiania grobów powstańców z 1863 roku i żołnierzy z roku 1920. Bo nagle okazuje się, że wbrew władzom, ten właśnie, ten podziemny, można powiedzieć, tam się też rodzi właśnie to podziemne, mityczne życie narodu, o którym mówiłam. I tam ludzie zbierają się, idą na cmentarze i te pomniki, które powiem, bo to na tym cmentarzu jest pochowany na przykład mój pradziadek, które były w totalnej ruinie, w tej chwili są odnawiane.
I to się zostaje, to jest też tak włączane w historię właśnie współczesnej Białorusi. Oni szukają swoich korzeni i sięgają do tej historii. Z tym, że jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład to powstanie na Litwie, bo kiedyś mieliśmy na ten temat też spotkanie i rozmawialiśmy, nie było tam takich napięć społecznych jak tutaj w centralnej Polsce. Ta kwestia społeczna była mniej wyeksponowana, mniej tragiczna. Swoją drogą, z tego co Państwo mówicie, widać, że polski MSZ, polskie Ministerstwo Kultury mogłoby zainwestować w przegląd filmów o powstaniu styczniowym gdzieś na Litwie czy na Białorusi. Może spotkałyby się te filmy, bo na pewno nie są znane polskie filmy. Myślę, że Wierna Rzeka nie jest znana na Białorusi. Mogłaby się spotkać z dużym zainteresowaniem. Kolejne pytanie od pani Adrianny Adamek. Które z adaptacji Żeromskiego cenicie Państwo w szczególności? To już była o tym mowa. Mówiliśmy o Dziejach grzechu Waleriana Borowczyka, mówiliśmy o Popiołach Andrzeja Wajdy i film Chmielewskiego. Wierna Rzeka tutaj też był przez Państwa wymieniany. Pytanie od pana Szymona P. Czy nie sądzą Państwo, że powieści Żeromskiego czy Orzeszkowej nie są dziś przez dzisiejszą młodzież dobrze odbierane ze względu na przesyt nurtu romantycznego? Pani profesor, jak to jest z tym przesytem nurtu romantycznego? No na pewno jest tak, że do tych powieści trzeba wrócić raz jeszcze, pochylić się nad nimi i pokazać, jak je czytać, i pokazać, co jest nowoczesnego w tych powieściach. Bo ja mogę powiedzieć o swoich zdumieniach żeromskich, nieustających zdumieniach żeromskich. Ja ostatnio przygotowywałam taką pracę na temat jego dyskusji, tak całej toczącej się dyskusji na temat tego jego tekstu Literatura a życie polskie, który on wygłosił w 1915 roku. Sięgając do różnych tekstów polemicznych, się okazuje, że jego sposób myślenia, zresztą dyskusja, jaka się toczyła, jest tak ciekawa i tak, no użyjmy tego określenia, współczesna, nie anachroniczna, że właściwie no, trzeba cały czas przypominać, że nie jest to twórczość tylko i wyłącznie w jednym aspekcie klasowym, społecznym. To nie jest tylko to rozwalanie ruder przez Judyma, ale to jest pisarstwo, które naprawdę daje ogromne możliwości interpretacyjne. Ja muszę powiedzieć, że na przykład ja mam taką, to zabrzmi może dziwnie, przyjemność hermeneutyczną w czytaniu Żeromskiego. Na przykład jak czytam Rozbiona skórki wrony, to każde zdanie mi tam coś mówi. Jest jakaś nieprawdopodobna głębia tej prozy przy pozornej jej właśnie możliwości upraszczania. No tak, ale pani profesor ma cały aparat analityczny, a młodzież szkolna podchodzi do tych tekstów troszeczkę z innego pułapu. Natomiast ja bym polemizował z panem Szymonem. Wydaje mi się, że trudno mówić o przesycie nurtu romantycznego, jak pan zechciał się wyrazić, bo przynajmniej ostatnie nasze 30 lat to upłynęły pod znakiem gombrowiczowskiego szyderstwa, więc i to jest, że tak powiem, główny nurt pedagogiczny, to znaczy szydzenie z romantyzmu jest dzisiaj standardem szkolnym, a nie kult słowackiego wzięty z drugiej RP. Kolejne pytanie chyba do pana doktora. Czy i jak można byłoby odnieść refleksję dotyczącą podziałów społecznych i braku komunikacji między różnymi grupami społecznymi z czasów powstania styczniowego do dzisiejszej sytuacji w Polsce? To jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Podział na elitę i na, tak powiem, lud. To jest też pytanie o polską transformację. I to jest też taki przypis, na którym nie pochylił się dzisiaj wymieniany przez nas Adam Leszczyński, Ludowej Historii Polski, bo tej historii polskiej transformacji lat 90. w tej książce nie ma. To byłby ciekawy nawet epilog. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Tutaj tacy autorzy jak Żeromski mogliby być ciekawymi przewodnikami, albo nawet właśnie wspomniany Kruszkowski z Kordiana i Hama.
Dlatego, że pewna alienacja elit, bo to jest bardzo duża debata nad błędami polskiej transformacji lat 90. i pewna reprodukcja symboliczna reprodukcja pewnych postaw, to jest ogromne pytanie, nie tylko badawcze, ale to jest też pytanie dla popkultury, tak? Nie mamy opowiedzianych lat 90. To może się dopiero nam teraz wydarzyć. Też dopiero literatura czeka na opisanie lat 90. Także to pytanie jest o tyle ciekawe, że jeszcze nie mamy do końca sformalizowanych odpowiedzi, ale warto się nad tym pochylić. Pytanie o pewną reprodukcję stosunków społecznych, na przykład w korporacjach, tak? Pytanie, jak się reprodukują na przykład stosunki quasi pańszczyźniane, bo też ja nie jestem, że tak powiem, zwolennikiem takich prostych odpowiedzi, tak? A nad drogą polskiego kapitalizmu, pewnych porównań do II Rzeczpospolitej, tak? To są rzeczy bardzo ciekawe i wydaje mi się, że czeka nas jeszcze spora debata na ten temat. I tak, proszę Państwa, nasza dyskusja dobiegła końca. Ja bardzo Państwa przepraszam za to, że musiałem skracać Państwa wypowiedzi wbrew własnej ciekawości, ale prawa są czasowe są nieubłagane. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dyskusji. Dziękuję Państwu, dziękuję portalowi BlogPress, który nas dzisiaj gościł i zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie w ramach Obrazów Historii w kolejnym miesiącu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia.